Cześć. Zapraszam na kolejny odcinek Krótkich Faktów. Dzisiaj odkrywamy historyczne wydarzenia z 23 listopada. Jest to data obfitująca w liczne historyczne wydarzenia, przełomy naukowe, kamienie milowe, wydarzenia kulturalne, a także znaczące narodziny i śmierci różnych ważnych osobistości. Jeśli chodzi o wydarzenia historyczne, to mamy w 1789 roku ustanowienie święta w USA. W roku 1793 zakończył się ostatni Sejm I Rzeczypospolitej. Był to tak zwany Sejm Grudziński, który to zapisał się w historii jako miejsce haniebnego uchwalenia drugiego Rozbioru Polski. W 1928 roku premiere miał pierwszy udany film z dźwiękiem nagrany na taśmie filmowej. Był to Parowiec Willy z myszką Miki w roli głównej a w roku 1971 Chińska Republika Ludowa zostaje uznana za prawowitego przedstawiciela Chin w ONZ. I jeszcze mamy rok 1996, kiedy to lot 961 Ethiopian Airlines zostaje porwany i rozbija się na Oceanie Indyjskim, w wyniku czego ginie 125 osób. Jeśli chodzi o wydarzenia naukowe, to w 1859 roku Karol Darwin publikuje swoją przełomową książkę pod tytułem O powstawaniu gatunków, w której to przedstawia on teorię ewolucji poprzez dobór naturalny. W 1927 roku Edwin Hubble potwierdza istnienie innych galaktyk poza drogą Mleczną, rewolucjonizując w ten sposób nasze rozumienie wszechświata. W 1951 roku dr John Heysham Gibbon przeprowadza pierwszą udaną operację na otwartym sercu z użyciem płuco serca. A w 1996 roku sonda kosmiczna Mars Pathfinder NASA dotyka powierzchni Marsa, rozpoczynając w ten sposób eksplorację czerwonej planety. Jeśli chodzi o politykę, to w 1889 roku Stany Zjednoczone uznają niepodległość Królestwa Hawajów. W 2005 Ellen Johnson Sirleaf zostaje wybrana na pierwszą kobietę prezydenta Liberii, przechodząc tym samym do historii. A w 2007 roku premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie najdłuższe w historii III Rzeczypospolitej ekspoze. Teraz przejdźmy do wydarzeń kulturalnych. W 1936 roku ukazuje się pierwszy numer klasycznego komiksu z postacią Fantoma. W 1963 The Beatles wydają swój drugi album studyjny With The Beatles w Wielkiej Brytanii. W 1963 także wyemitowano premierowy odcinek brytyjskiego serialu science fiction Doctor Who. A w 1984 ukazuje się powieść fantazy niekończąca się opowieść, czyli The NeverEnding Story. A w roku 2004 uznana przez krytyków gra MMORPG World of Warcraft zostaje wydana i rewolucjonizuje tym samym gatunek gier online dla wielu graczy. A kto między innymi urodził się 23 listopada? W 1804 roku urodził się Franklin Pierce, czyli 14 prezydent Stanów Zjednoczonych. W 1887 roku urodził się Boris Karloff, angielski aktor, najbardziej znany z roli potwora Frankenstein'a. W 1933 roku urodził się Krzysztof Penderecki, polski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny. A w 1949 roku Bruce Hornsby, amerykański biosenkarz i pianista. W roku 1986 urodziła się Miley Cyrus, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka. Jeśli chodzi natomiast o znaczące zgony, to w 1927 roku w koszarach w Misku Mazowieckim padła kasztanka, czyli ulubiona klacz marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1953 roku zmarł Robert Watson Watt, szkocki inżynier i pionier technologii radarowej. W 1979 roku odeszła Merle Oberon, anglo angloindyjska aktorka znana w roli między innymi w Wichrowych Wzgórzach, a w 1990 roku zmarł Roald Dahl, brytyjski autor popularnych książek dla dzieci, w tym Charlie i Fabryka Czekolady. W 2017 roku odszedł David Cassidy Amerykański piosenkarz, aktor i idol nastolatków z lat 70. XX wieku. I to już koniec zestawienia z dnia 23 listopada. Dajcie znać, czy pominąłem jeszcze jakieś istotne daty w komentarzach. Kliknijcie też, proszę, łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco. I do usłyszenia wkrótce. Cześć, wszystkiego dobrego.